Miniona środa była dniem, kiedy w Legionowskim Ratuszu wyjątkowo dużo rozmawiano o pieniądzach. Stało się tak jednak nie za sprawą gminnego skarbnika, lecz konferencji pod nazwą Efekty Unii Europejskiej w wielu odsłonach Mazowsze 2020. Zorganizowały ją wspólnie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Urząd Miasta Legionowo. Mamy tą przyjemność w Legionowie podsumowywać projekty unijne starej perspektywy. Będziemy również opowiadać o naszych projektach realizowanych przez Gminę Miejską Legionowo oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej, chwaląc się naszymi działaniami, które służą naszym mieszkańcom, co za środki unijne można było zbudować, co za środki unijne można było stworzyć, ale też jak wspierać naszych mieszkańców, żeby rozwiązywać ich problemy społeczne, ale też przede wszystkim aktywizować naszych bezrobotnych mieszkańców. To świetnie, że tymi doświadczeniami, których Legionowo ma dużo, inni mają też pewnie dużo, możemy w naszym pięknym ratuszu, w naszym pięknym mieście dzielić się z innymi samorządami, też gdzieś tam poznając się, żeby tak jak budowa systemu ścieżek rowerowych, 4 powiaty, 8 gmin, cała północna część aglomeracji warszawskiej, żeby uczyć się współdziałania, bo takie współdziałanie jest też preferowane przez Unię Europejską. Organizatorzy konferencji zadbali o to, by pojawili się na niej prawdziwi specjaliści od konsumpcji unijnego tortu. Dlatego śmiało można zaryzykować twierdzenie, że w sali widowiskowej ratusza zaroiło się tego dnia od milionerów. Dzisiaj będziemy gościć w Legionowie te podmioty, zarówno samorządy z województwa mazowieckiego, ale również szpitale, również firmy prywatne, które realizowały w poprzedniej perspektywie, czyli 2014-2020 roku, projekty unijne z różnych dziedzin, bo i z medycznych, inwestycyjnych, ale też społecznych. Będą dzisiaj opowiadać o tym, co u siebie w gminie czy u siebie w firmie realizowali w ramach środków unijnych. Tego typu konferencje są ważne z kilku względów. Po pierwsze, to jest świetne pole do wymiany doświadczeń, a to jest wiedza, szkoła, której z podręczników, z internetu nie sposób pozyskać. Druga rzecz to jest kwestia też takiej samoświadomości, jak dużo nam wszystkim Polakom, samorządom i nie tylko udało się dzięki środkom z Unii Europejskiej. I to nie tylko dzięki tym fizycznym projektom, które udało się zrealizować, ale dzięki temu, że Unia Europejska pozwala marzyć. A później te marzenia spełniać, chociaż nie zawsze i nie każdemu, bo wbrew pozorom europejskim decydentom daleko do rozrzutności. Unia potrafi liczyć. Nie na wszystko daje pieniądze i mitem jest, że każdy głupi dostaje pieniądze. Nie? To jest skomplikowany, trudny proces i niejednokrotnie jest tak, że wniosków jest 200, a 20 najlepszych dostaje pieniądze. Także to też jest wyzwanie, że trzeba ponieść wysiłek, czasami koszty, a pieniędzy z Unii Europejskiej nie ma. Ale to, co mówiłem o tym marzeniu, pozwala marzyć, jak już się zrobi te projekty, uzgodni się z ludźmi, rozpali się ludzkie nadzieje, to nie sposób tego nie zrealizować. Zdaniem prezydenta Legionowa członkostwo w Unii przydało się też samorządom do zmiany postrzegania sąsiadów zza miedzy. Nauczeni doświadczeniem, teraz lokalni włodarze oraz urzędnicy starają się patrzeć dalej niż tylko na własne podwórko. A to akurat nigdy wcześniej nie było polską specjalnością. Raczej jesteśmy krajem indywidualistów i to jest kolejna wartość dodana, że Unia Europejska wymusza na nas partnerstwo, wymusza na nas szerokie konsekwencje, bo często to jest takim polskim indywidualistycznym zapędem. No, mamy przekonanie, że tylko dla nas robimy coś i my wiemy najlepiej, co dla nas jest potrzebne. Znaczenie pieniędzy z Unii Europejskiej to nie są tylko i wyłącznie, ja bym powiedział, że nawet to nie jest najważniejsze, że to są pieniądze z Unii Europejskiej. Nie, to jest pewien standard, to jest pewna zmiana sposobu myślenia, to jest zmuszenie nas do jakby innego sposobu myślenia i działania. Uczestnicy środowej konferencji podsumowali też dotychczasowe mazowieckie działania w sferze walki z pandemią, zarówno w jej aspekcie medycznym, społecznym, lecz także, bo przecież mówiono głównie o pieniądzach, finansowym.